Watch Dogs Legion, czyli najnowsza gra od Ubisoftu o hakowaniu w otwartym świecie, zadebiutowała na rynku 29 listopada. Nie chciałem nagrywać recenzji, ani pierwszych wrażeń, po paru godzinach gry. Spędziłem ponad 40 godzin, kończąc główny wątek, robiąc wszystkie misje poboczne, maksymalnie ulepszając sprzęt, zdobywając większość osiągnięć i wyzwań oraz znajdując prawie wszystkie znajdźki. Co mogę powiedzieć? To super gra, przy której w ogóle się nie nudziłem. Watch Dogs Legion to rozsądna ewolucja serii. Fani produkcji Ubisoftu będą zachwyceni. Choć gra ma kilka wad. Ale po kolei. Miejscem akcji jest futurystyczny Londyn, który w wyniku działań terrorystycznych przeszedł wiele zmian. Niemniej, przemierzając miasto, czuć oryginalny klimat stolicy Anglii. Miałem przyjemność zwiedzać Londyn i mapa jest odwzorowana idealnie. Podróżując wzdłuż Tamizy, przechadzając się wokół London Eye lub opactwa Westminsterskiego, czułem jakbym znowu tam był. Setting na kolejną część Watch Dogsów został świetnie dobrany. Pod względem fabularnym nie uświadczymy wielu zaskoczeń. To kolejna gra o buncie przeciwko dominującej władzy. Ale tym razem mamy do dyspozycji legion ludzi, a nie pojedynczą jednostkę. Oprócz misji fabularnych są questy poboczne, misje kurierskie, odbijanie dzielnic oraz aktywności typu klub pięściarski, gra wrzutki, przyklejanie plakatów propagandowych, upijanie się czy żonglerka. Rozgrywka nie różni się od poprzednich części. Znajdziemy bardzo dużo hakowania w znanej formule, czy to w formie ręcznego pobierania danych, czy przy użyciu pająkobota lub różnego rodzaju dronów. Arsenał broni jest dość ubogi, bo nasi bohaterowie mogą korzystać z maksymalnie dwóch giwer naraz. Oczywiście, miasto możemy przemierzać przy pomocy różnorakich pojazdów, ale też dronów. Głównym aspektem gry jest rekrutowanie nowych agentów do zespołu. Rozgrywkę rozpoczynamy od jednego bohatera o konkretnej umiejętności i naszym zadaniem jest rozbudować legion. Mnie udało się zebrać 27 członków DedSec o bardzo różnych zestawach cech. Chyba wyczerpałem wszystkie skille. W zestawach atrybutów są również różnorakie przebrania, ułatwiające dostanie się w niektóre miejsca. Na przykład w stroju strażnika Albionu spokojnie możemy infiltrować bazy wroga. Nasi bohaterowie dysponują nie tylko pozytywnymi umiejętnościami, ale również negatywnymi. Miałem agenta, który był zakupoholikiem i co jakiś czas znikała mi gotówka z konta. Inny miał opcję losowej śmierci. I co zabawne, po zrekrutowaniu tego agenta przełączam się na niego, aby zobaczyć go w akcji, a on od razu ginie. Gra ma kilka stopni trudności. Ma też opcję permanentnej śmierci. Poza tym, niektórzy agenci również posiadają taką cechę. Rekrutacja odbywa się poprzez wykonanie kilku misji, a wszystko zależy od tego, jak bardzo przyjaźnie są do nas nastawieni ludzie, co poskutkuje różną liczbą aktywności dla danego rekruta. Questy po jakimś czasie są dość powtarzalne. Od ukradnij pojazd, zniszcz skrzynię, schakuj coś, wyeliminuj zabójcę, uratuj cywila. Niestety, modele postaci powtarzają się, zarówno pod względem zestawów umiejętności, wypowiadanych kwestii, jak i wyglądu. Biografie agentów często nie pokrywają się z ich głosem czy wyglądem. Spójrzcie, jak myślicie, ile lat ma ta agentka? 20? 30? 40? Nie. Odpowiedź to 55. Nie wygląda, prawda? Takich smaczków jest kilka. Mnie również denerwował model brody. W roku 2020 spodziewam się w grze czegoś lepszego. Model jazdy nieznacznie się poprawił od ostatnich części, ale to ten sam system poruszania, co w poprzednich Watch Dogsach. Bardzo sprawnie działa szybka podróż w grze, loadingi są zaskakująco krótkie. Pod względem graficznym nie mam się do czego przyczepić. Miasto wygląda świetnie. Zarówno za dnia, jak i nocą. Modele tekstur upiększają gameplay, choć na takie wymagania sprzętowe należałoby od gry wymagać więcej. Wspominałem już o złym doborze głosowym postaci. I to jedyny aspekt dźwiękowy, który zasługuje na minus. Bowiem muzyka w grze jest wyborna. Stacje radiowe mają unikatowy klimat i każdy znajdzie coś dla siebie. Gra zawiera kilka błędów.
Znalazłem parę gliczy, ale je pokażę w osobnym materiale. Poza tym, kilka razy gra wywaliła mnie do pulpitu bez powodu. I co bardzo dziwne, to całkiem długo się wyłącza. Tak, dobrze słyszeliście. Wyłącza, a nie włącza. Dziwne. Czy grę polecam? Tak, ale tylko fanom poprzednich części i wielbicielom gier od Ubisoftu. Wiecie, Watch Dogs Legion to świetna gra i pewnie trafi do mojej topki tego roku. Ale powtarzalne produkcje trzeba lubić, żeby się przy nich rewelacyjnie bawić. Niemniej polecam grę sprawdzić. Fanom już teraz, reszcie na jakiejś promocji. Ja wracam do Londynu, bo mieszkańcy potrzebują mojej pomocy. Mówił do Was Frodo. Bajo!